Na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczęła się rekrutacja zimowa. Potrwa niecały miesiąc. Uczelnia przygotowała dla kandydatów i kandydatek 200 miejsc na studiach w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Uniwersytet Wrocławski rozpoczyna rekrutację śródroczną, czyli zimową, na studia. Mamy 200 wolnych miejsc dla kandydatów i kandydatek i będą to kierunki ścisłe. Tylko jeden kierunek na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i będzie to matematyka. Natomiast na drugim stopniu też studia stacjonarne na matematyce, informatyka półtoraroczna, dwuletnia i inżynieria geologiczna. Także zapraszamy wszystkich. Na większość tych kierunków rekrutacja kończy się 3 lutego, więc trzeba pamiętać, żeby nie przegapić tego terminu i zdążyć zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Na inżynierię geologiczną rekrutacja będzie troszeczkę dłużej, bo do 13 lutego. Warto podkreślić, że ten Wydział Matematyki i Informatyki, który będzie prowadził rekrutację zimową, jest bardzo dobrym wydziałem. Na przykład w tegorocznym naborze do młodego badacza, to jest takie stypendium, które dostają nasi studenci, jeżeli dostaną się z wysoką liczbą punktów rekrutacyjnych do nas na studia, aż 53 osoby na 100, które dostały z całego uniwersytetu to stypendium, to byli właśnie studenci matematyki i informatyki, więc bardzo wysoki poziom tego wydziału. Zapraszamy. Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki odnoszą liczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach. W listopadzie po raz drugi z rzędu drużyna składająca się ze studentów Uniwersytetu Wrocławskiego wygrała Akademickie Mistrzostwa Polski w programowaniu zespołowym. To jest troszeczkę taki mit, bo niektórzy nawet nie wiedzą, że na Uniwersytecie Wrocławskim jest taki kierunek jak informatyka. Ona szczególnie kojarzy się z politechnikami. Natomiast jeżeli kierunek nazywa się tak samo na różnych uczelniach, to on na pewno nie jest taki sam. I nasza informatyka jest bardziej nastawiona na programowanie. Także jeżeli ktoś, jakiś kandydat chciałby zostać w przyszłości programistą, to zapraszamy szczególnie na naszą informatykę, więc specjalizujemy się w programowaniu, ale też myślę, że kandydaci zainteresowani innymi podziedzinami informatyki też znajdą coś dla siebie. Rekrutacja zimowa pod względem wymogów przebiega dokładnie tak samo jak rekrutacja letnia. Echo 24, Oliwia Stasiak.